Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Sonic the Hedgehog 2006, albo Sonic Next Gen, albo... albo Sonic 06, albo jakkolwiek chcecie to tam nazywać. W tym odcinku może będą jakieś śmieszne rzeczy, może przejdziemy fabułę, czy jestem pewien jakiejkolwiek z tych rzeczy? Nie zupełnie, ale zobaczymy jak to będzie. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Eggman chce nas... chce wymienić księżniczkę Alice za nasz szmat chaosu, jaki Sonic posiada po pierwszym spotkaniu z Alice. I musimy się tam udać do White Acropolis, który jest poziomem zimowym, który bardzo lubię. Zaraz się przekonamy, dlaczego go lubię, bo też muszę to wyjaśnić, ale najpierw musimy się tam dotrzeć, a to jest w parę długo drogi tam. 2000 years later. No dobra, wreszcie tu jesteśmy. Tu jest zamknięte, bo są lasery, więc tu jest misja, tak zwana, którą musimy pokonać. I oczywiście misja to jest rozwalanie wszystkiego. Czyli moja ulubiona. Która jest dosyć prosta. Jak się pamięta, gdzie co jest. Ja nie do końca pamiętam, gdzie co jest, bo nie mam oczywiście tej gry jakoś fest dobrze zapamiętanej, ale jakoś daje radę, I guess. Dobra, easy. Oni niestety nie wykonują swoich animacji zwycięstwa, nie wiem czemu. To jest dziwne. Sonic w ogóle dziwnie tak stanął, w ogóle nie patrzy się do kamery czy coś, ale okej, nie. S, easy, kurde. Nie wiem w sumie, jakbym się jeszcze podał drugi odcinek, bo tak teraz robię te sesje całe, więc nie mam jeszcze z niego jakiś bardzo, feedbacku. Ale z tego co widziałem, pierwszy odcinek się wam dosyć podobał, między innymi chyba tylko dlatego, że zacząłem z powrotem nagrywać, ale... no, oczywiście możecie powiedzieć, jak wam się podoba to, że zacząłem trochę bardziej edytować filmy i tak dalej. Bo nawet mi się to podoba, to robienie tego. Może nie jestem w tym najlepszy, ale może się później jakoś, no wiecie, ulepszę, jak będę miał wprawę. Chodź. No i to jest White Acropolis, poziom, który bardzo jest hejcony przez mnie w zasadzie tylko dlatego, że... snowboard w tej grze nie jest najlepszy. Może tak to ujmę. Fizyka, no patrzcie, no mogę coś takiego robić. Po prostu się zatrzymać i iść w innym... zjeżdżać w innym kierunku, co nie jest dosyć dobre. No, fizyka jest kompletnie skopana tutaj, jeśli chodzi o snowboard. To muszę przyznać. Ale bardzo lubię ten poziom przez muzykę, najbardziej, bo ta muzyka ogólnie mi bardzo przypomina Chemical Plant z Sonica 2. Po prostu to strasznie brzmi jak Chemical Plant. I jakoś to lubię, ale ogólnie White Acropolis ma bardzo fajną muzykę. Nie lubię tej, która jest później, ale ta jest bardzo fajna. Ogólnie Sonic 06 to jest, kurde, gra z świetnym soundtrackiem. Po prostu można na tą grę różne rzeczy mówić, że jest zgliczowana, że jest zraszowana, że ma długie loadingi, że w ogóle się tak ogólnie rzecz biorąc. Ale co jak co, ale do soundtracku się nie można przyczepić ani trochę. Może nie wiem, ktoś by się mógł chyba tylko przyczepić do tego, że Shadow ma tylko remix All Hail Shadow, a nie jakiś oryginalny. To chyba jedyne, co bym mógł wymyślić na to, żeby można było się przyczepić do soundtracku 06. No i dobra, jesteśmy już na nóżkach. Możemy wszystko tu rozwalać, kurde. Dużo życia jest tutaj ogólnie. Taka moja prywatna obserwacja to jest. To są takie najbardziej stresujące dla mnie momenty w WoSix, bo w WoSix jest właśnie takie dużo... Zdecydowanie za dużo według mnie sekcji, w których po prostu się chodzi po takim moście jakby i ten most jest wypełniony tylko dashpadami i właśnie jakimiś kolcami, co jest dla mnie bardzo niefajne, bo to jest dość... jakby to powiedzieć... Ale tak jeszcze nie mam... Nie mam bounce bracelet.
Co ja chciałem powiedzieć? Aha, że wypełnione kolcami i to jest dla mnie niefajne, bo wtedy bardzo się stresuję, że wpadnę na te kolce. I to zdecydowanie nie jest fajne. To jest zdecydowanie zbyt easy ten poziom. Że ja już mam w sumie... Plus 6 ma dużo rzeczy zapamiętanych już, jak można zepsuć wiele rzeczy, więc... Tak to też można powiedzieć, dlaczego dla mnie jest to łatwe strasznie. Ogólnie jak po raz pierwszy grałem Bow Six, co nie? To dla mnie było strasznie trudne latanie Tailsem. Kompletnie tego nie ogarniałem, aż w końcu po prostu pewnego dnia to we mnie jakoś... jakby to powiedzieć... po prostu mi to w krew jakoś weszło i już umiem to robić. Weszło, przeszło. Nie wiem w sumie jak powinno się to... Nie bijcie mnie. Tylko dlatego, że jestem głupi. Nie no, chyba weszło się mi. No, come on! No i przeszliśmy. Nice. I jaka ranga? Może jakaś dobra, fajna? Easy! S-ranga. Jednak w jakimś poziomie zdobyłem S-rangę. Dobrze, dobrze. Tak się robi dokładnie. Ciekawe, czy w jakimś... Nie, raczej medalionów w jednym poziomie całym nie zdobędę wszystkich. Szczerze nie pamiętam, gdzie one wszystkie są. You're late. Well, we had to deal with your little pets. Where's Elise? My, aren't we impatient. Sonic! You better not move. Now, the Chaos Emerald. Place it there. It's too powerful for you to overcome. Now, allow me to introduce you to my latest creation. This is the Solaris prototype. Lubię myśleć, że ta scena jest nawiązaniem jednym wielkim do Sonic Adventure 2. You'll be able to control the flow of time itself. No wiecie, w esejce było tak, że Sonic też musiał poświęcić małe chaosu dla Amy i też został w pułapkę dany. Rest assured, they're not dead yet. They've just been teleported by my glorious invention to another time. Who knows where they'll end up? It could be in the distant past or far future. But my machine still requires some fine-tuning. In fact, what my machine needs in order to be complete is your power. My power? Yes, I can finally complete my plans now that I have the Chaos Emeralds and you. The Princess of Soliana. That's all I need to revive the flames of disaster. And with its power, I will be able to control everything and rule the world. So, you would be wise to remain on my good side. Swoją drogą gadam na cutscenkach, bo w sumie powiedzieliście mi, że mogę gadać na cutscenkach. Nadal nie chcę przerywać w tym, jak coś jest tu mówione, ale... Więc no, mówię, jak jest cisza bardziej. Więc no, jest fajnie, I guess. Boy.
Boy, do I feel dizzy. Where are we? Oh, look who's here. I didn't expect to see you guys. Rouge! Shadow! Hi, long time no see. My guys, Shadow! Nareszcie, teraz się zacznie. This is the distant future, far removed from our own timeline. The future? Then that means Eggman's machine can control time! Eggman's got some nerve dropping us here. Now, how can we get back to our own time? You need a space-time rift, but this requires a lot of energy. I see. You mean using your chaos control will... Yes, but that alone is insufficient. Okay, Shadow. It looks like we need to work together. Bardzo mi się podoba w ogóle narratywa Wolsex, że w sensie... nie licząc prawdopodobnie Black Knight, ale w Black Knight w sumie też to troszeczkę było, że Shadow tutaj nie jest traktowany jak rywal Sonika. Niby tak, no ale się przekomarzają tutaj. Cholera. Okej, dobra, to mi się nigdy nie stało, stary. Od początku zaczynam. Nigdy jeszcze mnie tak nie walnęło. Z dupy. No dobra, wracając. Niby nadal tu jest tak, że trochę się przekomarzają. Troszkę w castingach z Sonic Shadow. Aczkolwiek to nie jest takie... bardzo, jak w późniejszych grach, że po prostu Shadow jest traktowany jak taki rywal. Chociaż też nie za bardzo, bo niby Shadow tak, no na dobrą sprawę, jakoś w historii nie był w grach. Nie licząc Boom, w których kompletnie był traktowany tak jak rywal Sonika i w ogóle on to jest zarąbisty i Sonic to jest głupi głupek. a Shadow to jest ten fajny, co mi się bardzo nie podoba w Boom. Jeśli cokolwiek miałbym zmienić w Boom, to na pewno byłoby to. A tutaj mi się właśnie to tak podoba, że Shadow niby jest ten taki, może nie powiedziałbym, że przyjacielski rywal, ale to jest bardziej taki no pomaga Sonicowi i jakoś to wychodzi, że tak powiem. No, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo mi się to podoba, co oni tutaj zrobili z Sonikiem i Shadowem, ich relacjami między sobą. Mówię, no w późniejszych grach, no to tak naprawdę jedyna gra, w której jakoś Shadow był ważny w historii, to był... Sonic Forces. No bo niby jeszcze był Lancelot w Black Knight, ale nie sądzę, że to się za bardzo liczy. No poza dodatkowo Lancelot też niby był taki rywal, no bo niby najpierw chciał pokonać tam Sonika, a później dopiero chciał mu pomóc, jak już była niezły shitstorm. Więc no to tam też było, chociaż uwielbiam Black Knight, historię w Black Knight, to jednak tu nadal się pojawia ten szkopuł jak z późniejszym Sonikiem, I guess. Cholera, nie zebrałem tego medalu. Niby... Sonic... Boże. W Sonic 06 niby można tak robić, że... jak się zdobędzie... Znaczy, jak... na ziemi można zrobić ten light dash przez pierścienie. To jednak przez Sonic Adventure 2 mam już taki... I Sonic Heroes. Mam już taki odruch po prostu, że muszę najpierw szybko przed tym skoczyć, żeby to zrobić, bo inaczej mnie... Nie sądzę, żeby to się udało. Co jest dziwne w sumie, no niby w Sonic Heroes wcześniej grałem niż w Sonic 06, ale Adventure 2 grałem po Sonic 06. Zrąbałem. No tak mi dobrze szło. Teraz tutaj taka dupa. Nie wiem co chciałem zrobić w sumie. Ale dobra, idziemy z tym dalej.
Bardzo lubię Crisis City, to jest prawdopodobnie mój ulubiony poziom i bardzo się cieszyłem. Znaczy ja ogólnie o Six najpierw widziałem przez, wiecie, filmiki na YouTubie i tak dalej. I mi się bardzo Crisis City podobało przez swoją stylistykę. I po prostu jak zobaczyłem, że w Generations jest Crisis City, to miałem takie, co? To jest zarąbiste, bo naprawdę ja się tak cieszyłem, że Crisis City było w Generations. Może nie było takie cool jak w WoW 6, bo niby te dwa desekcje i tak dalej. No nie wiem, no. Ja nic osobiście do 2D sekcji w Sonicach Modern nie mam, ale zdecydowanie Adventure Gameplay mi się bardziej podoba w WoW 6 niż Boost Gameplay, jaki był w Generations. Więc może przez to, ale bardzo się cieszyłem, jak Generations dostało Crisis City. Ogólnie, że reprezentacja U6 była w Generations, to mnie bardzo cieszyło, bo ja bardzo lubię tę grę. Wiem, jaką ma opinię, ale w sumie mam to w dupie, jaką ma opinię, bo liczy się moja opinia dla mnie i to jest dla mnie najważniejsze, że jeśli ja mam enjoyment z gry, to co mnie to obchodzi, że reszta mówi, że to jest jakaś zgliczowana kupa gówna, która nie powinna się nikomu podobać, or something. Dobra, i oczywiście pewnie zrobię tą sekcję, bo tutaj dosłownie wszystko może mnie zranić. Nie jestem za dobry w tej sekcji. Nie chcę tylko zginąć. Cyk, okej, nie wpieprzyłem się w to, dobra. To już porobione wszystko. Oh boy. Nie one up mi nie jest potrzebny. Pierścienie. Ała. Uwielbiam to, jak po prostu ten light dash może przyciągnąć z drugiej strony. Nie rób tak. Dobra, ale tu już... Jezus Maria. Kompletnie straciłem kontrolę nad Sonikiem. Jezus Maria, ja się wystraszyłem. A, jakbym nie stracił pierścieni, to byłoby S. Daję głowę po prostu. Ale zrąbałem to bo to wiecie, to jest wszystko klątwa Let's Playera. Shadow! Epizod Shadow. Jest odblokowane, yay! No matter where we go, all we see are ruins. How can this be our future? How could it come to this? Could it be true? If I eliminate that guy, will our world be saved? The day of disaster. Here are my records of this event. This was when Iblis was freed, and his flames were released into the world. And you have this person to blame. I see it! So that blue hedgehog's the Iblis trigger? Blue hedgehog. I'll send us back in time to the point when the Iblis trigger was alive. No więc teraz jak widzicie, powoła się rozkręca. To był Mephiles. I o nim później... Albo wcześniej... Nie, trudno to jest powiedzieć. Ale, no, wszystko się wyjaśnia. This is terrible! According to the data, the princess died when she was kidnapped by Eggman. Apparently, Eggman's battleship exploded! The date of this incident was... 2 days after the Festival of the Sun! If we don't return in time, Elise will die on board Eggman's battleship. That means... Yeah, I think so.
You guys are so slow. Look. A Chaos Emerald! You've already found one! Well now, I may not look it, but I'm a real treasure hunter. Unlike a certain echidna I know. What? Heh! Have you guys discovered anything? Yeah. I received a signal indicating there's a Chaos Emerald here, but... You mean we've gotta go through there? If you don't like it, you can stay here. You've got to be kidding. Don't be late. Same to you.